tutaj sobie siedziałem, a tu obok siadł facet i coś wam powiem. Położyłem sobie nogę na tym plastikowym krzesełeczku, a on do mnie potem, że czegoś chyba zapomniałem. Bo ja mówię, nie, nic nie zapomniałem. Chodziłem mu o tą maskę. Wczoraj nową dostałem, bo zgubiłem starą. I proszę państwa, dostałem tą nową maseczkę i on mi do mnie mówi, że coś straszył mnie, że policja, że to, że zostanę ukarany. Ja mówię, jestem Che Guevarą polskim. Akurat czytałem gazetę warszawską, proszę państwa, bo lubię ją czytać. Jestem przecież trzecia droga, ale bardziej prawicowiec. Chociaż nie, jestem jak Chrystus, je lewicowy o prawicowych poglądach. Bo Jezus Chrystus był lewicowcem, proszę państwa, największym komunistą. Tylko że słuchajcie, te Millery spatrzyły to wszystko, co się co pięknie w konstytucjach pisało. Co wam chciałem powiedzieć, tym pociągiem przyjechałem, jestem w Sanikanie, no i wam pokażę, tu mokro nie było, chyba nie jest. I akurat, słuchajcie, tego gnoja, którego wziąłem, oblałem mlekiem śmierdzącym, akurat to było, ja mówię temu facetowi, to był jakiś ciemny, czarny, chyba maskę miał tak założoną, że nawet nie wiem, czy ciemny Hindus, ale raczej to był murzyn. Nie zwracałem na niego uwagi, trochę go pouczyłem. Ja powiedziałem, wyście już tak są przestraszeni, żeście się tak już poddali, że brak wam odwagi, jesteście tchórzami. Tak jak Francja w 1939 roku z Anglią, którzy nas olali. A potem, proszę państwa, bo te piszą głupoty, że Kaczyński wyprowadza PiS Polskę z Unii. Już, proszę państwa, zrobiono raz. Już, proszę państwa, raz zrobiono wyprowadzenie Polski z Unii. W 1939, jak nam Anglosasi nie pomogli. Nasi sojusznicy, w cudzysłowie, tfu. Proszę państwa, także czytajcie takie gazety. Nie jakiś lisów, bo wczoraj zacząłem, nie świka mam, zacząłem. To, że wyjechałem, zobaczcie, przeszkadza mi w reportażu. W reportażu mi przeszkadza. Jedziemy dzisiaj windą. Także słuchajcie, zamykamy, jedziemy w górę. Także jadę na śniadanko, bo co robić? Nie wiem, czy mi się uda wejść do biblioteki. Gdzieś mi się kserokopie zagubiły dokumentu. Także tutaj byłem, proszę państwa, w niemieckim stroju zatrzymany. Kiedyś to był za mną list gończy, pół dnia mnie trzymali w areszcie, ale była sprawa, błaha sprawa była. Tylko dlatego, że się nie zgłosiłem na przesłuchanie. To było ponad rok temu, jak COVID, ten pseudo-COVID się zaczynał. Byłem w niemieckim stroju, wzięli mnie tam do gani na komisariat i od tego czasu mnie policja zna, proszę państwa, zna mnie jako indianistę i ja kiedyś jechałem samochodem, jak mnie kontrolowali, nawet nie wzięli dokumentów, jak zobaczyli, że a to ja mówię, ten Indianin, to zostawili mnie i w ogóle nie kontrolowali, także indiański strój dużo robi. Pozdrawiam kolegę, który powrócił z Meksyku i z Gwatemali, że udało mu się. Myślę, że książka będzie o tym, o Indianach, o Cahelsie, widział Janusz Pijanka. Miał być program o czym innym, wyszło tak jak wyszło, bo wiecie, że ja nic nie planuję. O, tutaj macie, zobaczcie, możecie sobie wziąć ze sobą do domu, przynieść, oddacie to, oddacie, nie to nie, książki. Czasami jakąś wezmę, ja mnie to interesuje coś. Komuś tam o Cahelsie, widział Janusz Pijanka, no i Sanigani. Kręcę coś, żeby mieć wam coś po prostu do przesłania. O. A takim autobusem jeździłem na lotnisku. Nawet pod domem, który mój podjeżdżał.